Cześć, witam. Zostań nawigatorem na swoich wycieczkach. Witam Was z pokładu statku kosmicznego USS Enterprise. No, czuję się trochę jak Jean-Luc Picard. Jak widzicie, tu u mnie trochę dziadostwa na kierownicy. Powtarzają się ciągle pytania o to, jakiego Garmina sobie kupić. Mam takiego, zmienię na takiego, czy warto. A chciałbym licznik z taką funkcją i tak dalej. To tak kiedyś już o tym mówiłem, ale w skrócie powiem coś, a dzisiaj sobie testuję. Co ja tu mam na kierownicy? Garmin Edge Explore, Garmin Edge 530, Garmin Etrex 30. No i oczywiście komura z włączonym Locusem. No i teraz porównujemy sobie tutaj, znaczy ja sobie porównuję, co jak działa, co jak do czego się przydaje. A więcej na ten temat, jak wrócę do domu, bo wiatr dzisiaj w lesie taki, że drżownicę wyciąga spod ziemi, wiąże na supły, więc będzie przeszkadzał zwyczajnie w nagraniu. No i tak sobie pojeździłem parę dni, potestowałem te różne rozwiązania, porównałem je ze sobą, jak to wypada jedno w porównaniu z drugim. No i co? I powiem Wam, że na dzień dzisiejszy pytanie pod tytułem, czy warto zmieniać starego Garmina na nowszego Garmina, czy warto kupić jakiś tam model Garmina, czy tam Wahoo i tak dalej. To jest naprawdę bardzo indywidualna kwestia i to od Was zależy, co sobie wybierzecie, i naprawdę nikt za Was nie wybierze. Trzeba sobie jasno określić priorytety i potrzeby. Trzeba jasno określić, czego się potrzebuje, czego chce się używać, jakich funkcji oczekujemy od urządzenia, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy można się nawigować zegarkiem i sobie wrzucać w niego trasę, można się nawigować jakimiś Garminami, można się nawigować innymi urządzeniami, może to być Garmin turystyczny, może to być typowo rowerowy, może to być komura oczywiście. I tu zasadniczo do momentu, póki nie określicie jasno swoich preferencji i tego, co potrzebujecie, nie będziecie w stanie prawidłowo wybrać. No, ja ostatnio spotkałem w Górach Izerskich kilka tygodni temu pewnego pana pod schroniskiem. Siedzieliśmy z kolegą, pan do nas podszedł, pytał nas o modele Garmina i stwierdził, że po prostu szuka licznika, który będzie mu pokazywał wysokość i przewyższenie. Ale Garminy troszeczkę drogie. No, wydawanie 1500, bo tak mniej więcej to w tej chwili się kształtują ceny, 1500 do 2000, czy za jakąś używkę w okolicach tam kilkuset złotych do 1000, tylko po to, żeby mieć przewyższenie oraz wysokość aktualną, no, moim zdaniem troszeczkę mija się z celem. Jakby nie patrzeć, jest to jakieś obciążenie do budżetu, chyba że kogoś stać, to nie ma sprawy. Natomiast oczywiście można to samo osiągnąć jakimś prostym licznikiem z odbiornikiem GPS i bez problemu te dane będą wyświetlane. Oczywiście tam poleciliśmy panu różne chińskie marki liczników. Natomiast co się tyczy samych Garminów, bo ktoś też ostatnio mnie pytał, mając jakiegoś Etrexa, czy zamieniać go na któryś z nowych modeli, na Edge'a 530, takiego jak ten, czy jak 830 i tak dalej. Tak naprawdę do momentu, kiedy ktoś nie potrzebuje mnóstwa funkcji stricte treningowych, każde z tych urządzeń sprawdzi się całkiem nieźle. Na takim typowym turystycznym GPS-ie jak mój stary Etrex też bez problemu można wyświetlać wszystkie funkcje w zasadzie, jakie mają obecne liczniki. Jest prędkość, prędkości średnie, czasy ruchu, czasy postoju, wysokości, przewyższenia, nachylenia. To wszystko da się wyświetlać na tych turystycznych odbiornikach. Da się do nich podłączać czujniki przez Bluetooth czy przez ANT+. Nie ma z tym problemu, jeśli mój stary Etrex obsługuje po ANT+ie czujniki, to już nowsze modele na pewno obsługują bez żadnego problemu. Plusem odbiorników turystycznych jest zasilanie. One są oczywiście trochę większe niż odbiorniki takie typowo rowerowe. Są też troszeczkę grubsze.
Natomiast ich plusem jest to, że są zasilane zazwyczaj z baterii typu paluszki. Dlaczego mówię o plusie? No plus taki, że jeżeli jeździ ktoś na przykład jakieś wyjazdy bikepackingowe, jedzie ktoś na kilka dni w góry, nie musi ze sobą taszczyć jakiegoś dodatkowego powerbanku, z którego będzie w stanie naładować taki odbiornik, bo po pierwsze te na paluszkach chodzą sporo dłużej niż te na akumulatorze wbudowanym, do tego paluszki da się kupić w każdym kiosku, więc nie ma problemu z zasilaniem, wystarczy tak naprawdę wziąć sobie jakiś zapasowy komplet tylko i jest ok. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że większość osób używa tych urządzeń zazwyczaj do jazdy przez jeden dzień, no, nie ma większego problemu oczywiście z naładowaniem po powrocie. W każdym razie na kilkudniowy wyjazd na pewno tego typu odbiornika bym nie zabrał, jeśli nie będzie specjalnie dostępu gdzieś do prądu, no, wolałbym zdecydowanie odbiornik turystyczny. Co się tyczy samej 530, bo ostatnio parę osób mnie o nią pytało, co ja mogę nie powiedzieć, bardzo dobry wyświetlacz, widoczny w zasadzie w każdych warunkach, nawet bez specjalnego podświetlenia. Nie jest to nawigacja, jest to licznik rowerowy z mnóstwem funkcji treningowych, naprawdę. I jest to licznik rowerowy z funkcją nawigacji, tak bym to ujął. Ta nawigacja jest bardzo uboga. Dużo ciekawszy pod względem nawigacji jest taki odbiornik pod tytułem Garmin Edge Explore. Tu dla Jarka dzięki za zapożyczenie na parę dni, mogłem się pobawić. Tutaj mamy pełnoprawną nawigację faktycznie. Ona faktycznie działa tak, jak powinna działać, jest wyszukiwanie po adresie i tak dalej. Tak naprawdę ten model, myślę, że 90% użytkowników bez problemu wystarczy. Jest to w sumie model dużo tańszy niż tamty. Jeśli ktoś naprawdę nie potrzebuje funkcji stricte treningowych, a jedynie licznika, bardzo dobrego licznika, z bardzo zaawansowanymi funkcjami, to w zasadzie wszystkie funkcje, jakie są potrzebne do wyświetlania, się wyświetlają. Jest pełnoprawna nawigacja z mapami, można wgrywać oczywiście inne mapy niż oryginalnie wgrana. Da się to oczywiście wszystko synchronizować z Garmin Connectem, da się tu zapisywać ślady i tak dalej, jak w każdym Garminie. Bardzo, bardzo fajne urządzenie, moim zdaniem. I tak jak mówię, w większości przypadków myślę, że to jest wybór dużo lepszy niż kupowanie jakichś nowych 530 i tak dalej. Pełnoprawna nawigacja dopiero w modelu 830 czy wcześniej w 820. Oczywiście te są nowe, sporo szybsze od tych starszych modeli, od 820 i od 520. Natomiast nawigowanie moim zdaniem trochę średnio, przynajmniej na 520, na 820 będzie lepiej, bo tam jest pełnoprawna nawigacja, natomiast tamten model jest modelem dotykowym. Ja wolę jednak po latach korzystania z różnych odbiorników turystycznych, wolę odbiornik, który ma obsługę z przycisków, z prozaicznej przyczyny. Jeżdżę także jesienią, jeżdżę zimą, jeżdżę nieraz kiedy pada. Obsługa dotykowego ekranu w rękawiczkach, nawet w dobrych rękawiczkach, które do tego służą. Słabo moim zdaniem, wolę obsługiwać to z przycisków, natomiast nie da się ukryć, że jednak obsługa dotykowa latem, kiedy możemy jechać bez rękawiczek albo mamy rękawiczkę bez palców, jest sporo wygodniejsza, jeśli chodzi o mapę i oglądanie tej mapy. 530 sprawdza mi się w momencie, kiedy wrzucę tutaj gotowy kurs, gotową trasę i on tylko ma prowadzić po tej trasie. Faktycznie, jeśli tak ktoś używa, to ten odbiornik się na pewno sprawdzi, natomiast już prowadzenie, przeglądanie mapy i oglądanie jej, jazda po śladzie, tu od razu dygresja dla laików, ślad, a trasa czy kurs to nie jest to samo. Ślad to jest tylko kreska narysowana na mapie, wzdłuż której sobie jedziemy i ja tak najczęściej jeżdżę, tak najczęściej z tych odbiorników korzystam, natomiast trasa czy kurs w nowych odbiornikach, tak się to nazywa,
Jest to już rutowalna trasa, po której odbiornik sam nas prowadzi, wyświetla nam powiadomienia, kiedy mamy skręcić i tak dalej. Ja w ten sposób nie korzystam, bo irytują mnie co chwilę powiadomienia, kiedy z tej trasy zjadę, a jadąc jakąś wyznaczoną trasą, jeśli widzę jakąś fajną ścieżkę, jakiś ciekawy obiekt, to po prostu zjeżdżam z trasy, a widząc ślad na mapie, potem sobie do niego z powrotem wracam. Jest to kwestia po prostu, jak kto używa odbiornika. Oczywiście można, tak jak mówiłem, sobie jeździć i nawigować się jakimś tam zegarkiem z GPS-em. To też się da, wyświetla tylko kreskę, w tym przypadku tu akurat nie wyświetla mapy, ale wyświetla tylko kreskę i po tym też się da jechać i z tym nawigować. Natomiast co się tyczy przeciętnego użytkownika, moje zdanie jest nadal takie, że jeśli ktoś nie chce strasznie inwestować, to najlepszą opcją jest naprawdę komóra. Ja wiem, że wiele osób będzie się śmiało z takiego rozwiązania, natomiast komórka z zainstalowanym Locus Mapem, nawet w wersji tej bezpłatnej, gdzie wyświetlają się jeszcze jakieś reklamy, to jest kombajn, że w zasadzie w mojej ocenie ciężko o lepszą nawigację z możliwością dostępu do dokładniejszych map. Ja wiem, że to wtedy żre strasznie dużo baterii, natomiast z tym sobie można poradzić, bo można mapy pobrać sobie w tryb offline, niepotrzebna jest wtedy sieć. Telefon można przełączyć w tryb samolotowy, jeśli go nie używamy jako telefonu w tym momencie, tylko potrzebujemy nawigacji. Zawsze można też włączyć oszczędzanie baterii w chwilach, kiedy nie potrzebujemy nawigacji, zwyczajnie wygaszać wtedy ekran. Wystarczy wtedy naciśnięcie przycisku czy tapnięcie w wyświetlacz i bez problemu. Oczywiście trzeba wywozić ten telefon w jakimś pokrowcu. Zdecydowanie telefony mają jednak z tych wszystkich urządzeń najsłabsze wyświetlacze. W mocnym słońcu jest słabo, trzeba rozjaśniać bardzo mocno ekran. Natomiast no, komórkę ma prawie każdy i jest to rozwiązanie moim zdaniem najbardziej ekonomiczne. To, co potrafi Locus Map, można tu też wyświetlać sobie okienka z różnymi funkcjami typowo rowerowymi. Do telefonu da się podpiąć czujniki, jeśli ktoś potrzebuje kadencji czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, jak z czujnikami mocy, czy on tutaj może pokazywać też, ale chyba nie. Natomiast są aplikacje, które mogą, na przykład IP Bike chyba. Bardzo rozbudowana aplikacja licznika rowerowego na smartfony. Myślę, że 99% funkcji najbardziej wypasionych Garminów, jeśli nie więcej nawet. Cóż dodatkowo, także w zasadzie dwie aplikacje i możemy obskoczyć wszystkie funkcje, a tak naprawdę jeżdżąc tylko na rowerze i potrzebując podstawowych informacji z dobrą nawigacją, to Locus tutaj bez problemu zastępuje większość opcji. Oczywiście jeśli ktoś potrzebuje miernika mocy, potrzebuje pomiaru na okrążeniach i tak dalej, no dla większości pewnie wygodniejszy będzie jakiś Garmin. Ważna rzecz, wszystkie do tej pory używane przeze mnie liczniki działające w oparciu o GPS w lesie pokazują głupoty, jeśli chodzi o prędkość. Nie miałem jeszcze w dłoni licznika, który odbiornika GPS, który pokazywałby w lesie prawidłowo prędkość. On przez większość trasy pokazuje to w miarę tak solidnie, natomiast są momenty, gdzie są dość spore wahnięcia, jeśli chodzi o wskazania prędkości i tak naprawdę, żeby się tego pozbyć do każdego takiego odbiornika, jeśli komuś zależy na tej chwilowej prędkości, żeby ona była pokazywana dobrze, konieczny jest czujnik na koło, czujnik prędkości. No i tak, no i tyle, no. Jakieś w nowych urządzeniach oczywiście możliwość synchronizacji tych danych, ale to wszystko w połączeniu z GPS-em, z telefonem. W tych nowych Garminach jeszcze dostęp do Trailforksa i tak dalej, ale to wszystko wymaga połączenia z telefonem. Swoją drogą nie rozumiem, dlaczego do dziś nikt nie wpadł na to, żeby wprowadzić slot SIM do urządzenia typu Garmin, typu licznik i po prostu włożyć tam sobie kartę i mieć dostęp bezpośrednio z urządzenia. Na razie chyba tylko Hammerhead Karoo obsługuje taką opcję. Ktoś wpadł na pomysł, że można komórkę przerobić na licznik i zrobić z tego fajne urządzenie.
No i co? No, no i chyba tyle, jeśli chodzi o te urządzenia. Tak naprawdę mówię, dla mnie, według mnie komórka z Locusem nadal jest niezastąpiona. Ja często nawet jeżdżąc z którymś z tych Garminów, jeśli potrzebuję na szybko przejrzeć większy zakres mapy, to wyciągam z kieszeni komórkę i włączam Locusa, bo po prostu to jest tutaj najszybsze i najwygodniejsze, według mnie. Tak by to wyglądało. Jak macie jakieś pytania, jakieś wnioski, coś chcielibyście wiedzieć na temat tych urządzeń, co można, co nie można, to śmiało w komentarze. Tyle na dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam, cześć.